jest dobrze. Także o ocenę meczu byśmy poprosili. Witam serdecznie przede wszystkim panów. Chciałem pogratulować trenerowi zwycięstwa. Wiadomo, że publika można nie zawsze sprawiedliwa, aczkolwiek jest to piękny sport, bo jako trener, czy powiedzmy trener obecny też gdzieś tam kopał, gdzieś tam grał i na pewno związani jesteśmy z tą piłką. Co do dzisiejszego meczu. Na szybko stracona bramka, szczerze powiem, liczyłem, że utrzymamy przynajmniej korzystny wynik do przerwy, aczkolwiek nasza dyspozycja do przerwy bynajmniej spowodowała to, że zaraz szybko zdobyliśmy bramkę, wyrównaliśmy. Co do pierwszej połowy, no w pierwszej połowie myślę, że mecz był wyrównany. W drugiej połowie konsekwentnie chcieliśmy realizować swoje założenia taktyczne na prawie, które miałem przed meczem założenia. No nie zawsze, wiadomo, zawodnicy próbują to realizować z różnych przyczyn. Predyspozycja dnia nieraz decyduje o tym, że ktoś lepiej czy słabiej gra. Aczkolwiek do utraty bramki na 2-1 mieliśmy korzystną sytuację. Gigant dośrodkował w pole karne i rak, żeby lepiej to wykończył, na pewno my byśmy prowadzili, a nie gospodarze. Co do wolnego, nie będę wypowiadał się na temat pracy arbitrów, nigdy tego nie robiłem. Także był wolny, widocznie gwizdnął, był. Stracona bramka bezpośrednio rzutu wolnego. No i oczywiście stary fragment gry, jak i rzut karny w końcówce meczu zdecydował o tym, że przegraliśmy dosyć wysoko 3-1. Uważam, że nie zasłużyliśmy na taki wynik. Myślę, że o tą jedną bramkę jeden zespół, drugi powinien wygrać i być lepiej, powiedzmy, udało się akurat gospodarzom, nie nam. W związku z tym, no, jeszcze raz, tak jak powiedziałem, gratuluję trenerowi, życzę wszystkiego dobrego. Wiadomo, że jest to środowisko podkarpackie, dla niego dosyć nowe, aczkolwiek już trochę jest tutaj u nas i życzę mu jak najlepiej. Tak jak zakładałem przed meczem, uczulałem, że zespół Karpat jest to też marką naszego Podkarpacia, bo widać nawet ostatni rok, gdzie grali, gdzie mieli dosyć przewagę wysoką, 11-punktową, no, gdzieś tam stracili te punkty po drodze. Na pewno jest to zespół w trzeciej lidze liczący się do awansu, podobnie jak inne zespoły, bo naliczymy takich czterech markowych zespołów, każdy wie, o tym mówię. Myślę, że dzisiejszy mecz, no, znowu gdzieś tam zachwiał, powiedzmy, stabilizację mojej drużyny i myślę, że znowu trzeba zbierać myśli, siły i bardziej mentalnie nastawiać się na kolejny mecz u siebie z Tomasowią, jak powiedzmy fizycznie. Ja dziękuję i myślę, że w kolejnych meczach nie zawiodę przede wszystkim działaczy klubów i naszych kibiców, także będę się starał, żebyśmy osiągali lepsze wyniki jak dzisiaj. Dziękuję. Ja może krótko. Na pewno rozgrywanie trzech meczów w tygodniu jest to problem dla każdego zespołu. To jest chyba gorączka na pewno każdego zespołu. Natomiast cieszę się, że to my byliśmy w dzisiejszym meczu o tą dyspozycję lepsi, zwłaszcza w drugiej połowie. Stworzyliśmy sobie kilka sytuacji, nie wykorzystaliśmy je i doprowadziliśmy do pozostania tych trzech punktów tutaj w Krosnie. Natomiast pierwsza połowa była wyrównana. Widać było, że zespół nieprzypadkowo wygrał z motorem, bo i charakterem, jak i umiejętnościami, jak i ustawieniem tego zespołu taktycznym spowodował, że trudność nam w rozgrywaniu piłki, trudność w przychodzeniu płynnym z obrony do ataku i to pierwsze połowie było widoczne. Natomiast w drugiej połowie myślę, że ten mecz się bardziej otworzył już nam, bo mieliśmy więcej sytuacji, ale myślę, że miejsca w środku pola na to, żeby płynnie rozgrywać tą piłkę. Udało nam się to rozegrać kilka razy, z lepszym skutkiem lub z gorszym. Najważniejsze, że te trzy bramki dały nam również trzy punkty. Panie Danielu, pan jest doświadczonym szkoleniowcem, grał pan w piłkę. A chciałbym zapytać jedną rzecz. Czy pan ma wpływ na to, na przykład, żeby w tym cyklu trzydniowym, jeśli zespół gra, żeby drużyna rozgrywała mecz na przykład w sobotę z motorem, również, żeby miał jeden dzień więcej odpoczynku? Czy tutaj, bo pojawiły się, jak pan, o źródło pana pytam, taka opinia, że u was przedstawiciele władz miasta decydują, żeby grać w niedzielę mecz w takiej sytuacji? Wiadomo. Środowisko nasze jest o wiele mniejsze jak Karpaty czy Rzeszów, czy inne jak Lublin, prawda? Liczymy na wpływy z zewnątrz typu za bilety, także no, rzeczywiście ma pan rację, jeżeli chodzi o ustalanie meczy. Nie zawsze trener ma wiodącą rolę i dlatego gramy mecz o siebie w niedzielę. No, co do tego cyklu, co trener powiedział, środa, niedziela, czy tam sobota, wiadomo, że jest to nałożenie meczy, aczkolwiek wszystkie drużyny grają, znają terminarz.
tutaj nie upatrywałbym, powiedzmy, jakichś problemów, jeżeli chodzi o zespół, o przygotowanie, bo zawodnicy są do tego, żeby trenowali, zawodnicy są do tego, żeby polecenia trenera wykonywali i żeby sobie nie uczestniczyli w zajęciach treningowych. To powoduje później przygotowanie do meczu i to, ja uważam, że nie jest to jakiś problem granie w środę czy niedzielę. Na pewno pewność siebie wygrana z motorem na własnym boisku, gdzie otwarcie mogę powiedzieć, nie boję się żadnego zespołu w Sinawie, gdyż nie zamierzam nawet przegrać żadnego meczu w tej rundzie. Także u nas na pewno każdy zespół przyjeżdżający będzie miał problemy. Co do wyjazdów, macie panowie statystyki, widać, gorzej nam to wygląda, jeżeli chodzi o naszą grę na wyjazdach. Także ma pan rację, jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie, które pan powiedział, że nie zawsze mam do końca, powiedzmy, jakiś tam wpływ na ustalanie meczu. Zapisał pan Naresowi, wygrał pan później, wygrał pan z motorem, teraz przegrał z Karpatami. Czy kierując się wynikami, można powiedzieć, że z tej trójki najsilniejsze są Karpaty, czy troszkę ma pan inne spojrzenie po konfrontacji z tymi rywalami? To znaczy, pan co, tak jak wspomniałem również na początku dzisiejszej konferencji, piłka nożna jest piękną grą, którą szanuję, którą kocham, jest to moje hobby, nie może, ale pasja. Zresztą, tak jak wspomniałem, kiedyś tam grałem, miałem wypadek, wyglądam jak wyglądam, niestety przypadki które sobie chodzą po ludziach. Skończyłem granie z piłką, ale wziąłem się za tę nerkę. Gdyż, tak jak powiedziałem, jest to pasja moja. Jeżeli chodzi o porównywanie tych zespołów, to ciężko powiedzieć. Na pewno perspektywa dnia, a na pewno, generalnie mówiąc o założeniach taktycznych, jeśli zespół wykonuje zależność na trenera, na pewno jest w tym momencie to jest wiadomo samo. Po grze Karpat, panie trenerze, nie widać, żeby jakieś problemy były z tym cyklem co trzydniowym, bo im dłużej trwał mecz, tym lepiej wyglądaliście. Byliście szybsi, te przejęcia w środku piłki. No, coraz lepiej to wyglądało, także fizycznie drużyna chyba nieźle. Znaczy, tutaj przede wszystkim mówię o jakości, jeśli chodzi o całokształt, na całe 90 minut rozegraliśmy. I tutaj bym mimo wszystko upatrywał jakieś mimo wszystko, nie wiem, czy zmęczenie, czy przygotowanie tego zespołu. Myślę, że to jednak jest pole. Tu ten mówi, że oczywiście zawodnicy są tego, żeby trenowali, natomiast nie pewnie rzecz nie poskoczymy. Są ludzie, którzy pracują, którzy się uczą, którzy angażują się w swoje życie prywatne, zawodowe i na pewno nie możemy wymagać i chcieć, natomiast my jesteśmy zaskoczeni jakimś wykonaniem. Dlatego uważam, że jednak mimo wszystko ten mikroset tygodniowy jest lepszym rozwiązaniem do takich zespołów. Nie myślał pan wcześniej, gdyby też Katowal, który rozgrywał bardzo dobry mecz, żeby trochę wyżej przesunąć, żeby zrobić tu taką troszeczkę Sikorskiego, cofnąć po wejściu na obronie, coś takiego, nie wchodziło w tą obronę. Wie pan co, przede wszystkim nie byłem zadowolony z wszystkich jednostek na boisku, dlatego takich pomysłów miałem kilka, łącznie z tym, o którym pan mówi. Natomiast powstrzymałem się, no bo przede wszystkim chciałem zareagować tam, gdzie był problem w naszym zespole, gdzie był to chyba wszyscy widzieli. Natomiast myślę, że Przemek bardzo dobrze się prowadził, jeśli chodzi o lewo obrońca, że bardzo dobrze uczestniczył w akcjach ofensywnych. Myślę, że to też było również zaskoczeniem dla przeciwnika. I dlatego wykonany bardzo dobrze stał fragment gry, który zdecydował na pewno o wyniku tego meczu. Dziękujemy. Wszystko na przykład. Wszystko dobrego.